zagadnienie, biorąc pod uwagę te absencje, z jakimi selekcjoner Polaków musi się zmagać. Patrzymy no i oczywiście nie ma niespodzianki, nie ma zaskoczenia, jeśli chodzi o bramkarza. Tutaj Wojciech Szczęsny jest tą jedynką cały czas. Natomiast kilka niespodzianek później już się pojawiło. Patrzymy sobie. Jest Jan Bednarek w składzie, którego nie było w meczu z Andorą. Jest Karol Świderski, który w meczu z Andorą wszedł jako zmiennik. Jest Grzegorz Krychowiak, oddychamy z ulgą. Jest Maciej Rybus, jest także Michał Helik, którego nie było w kadrze meczowej w ogóle w meczu z Andorą. Jest Kamil Glik, jest Jakub Moder, który nie pojawił się na murawie w meczu z Andorą. Jest Bartosz Bereszyński, jest Piotr Zieliński, jest Krzysztof Piątek, drodzy panowie. Moim zdaniem 3-4-3. Zdecydowanie. Helikiem zrysowaliśmy z Marcinem przed studio. Jeśli trafiłem, to wahadłowi nie pomyliłem się, Bereszyński i Rybus. Bereszyński, Rybus, pomyliłem się z jednym nazwiskiem. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Myślałem o Jóźwiaku za Świderskiego, natomiast... Nie, pomyliłeś się też z Recą, kolego. A z Recą.